Hej, nazywam się Maciej, a to są shorty, czyli bardzo krótkie nagrania z południowoamerykańskiej dżungli. Hej, pokażę Wam dzisiaj, jak można mieć prąd w dżungli, czyli jak zasilać swój telefon, kamery i różne inne rzeczy, będąc w dżungli. Czyli w miejscu pozbawionym generalnie podejścia do prądu, czy raczej podłączenia do prądu. Sorry, jest rano. Mamy tu generator, natomiast działa tylko 2 godziny dziennie i służy do zasilania lodówek, w którym przechowywane jest mięso dla zwierząt, więc wolontariusze tacy jak ja nie bardzo mogą z niego korzystać do ładowania rzeczy. A to co robię ja, to taki myk. To są moje ładowarki słoneczne, położone zaraz za ubikacjami, bo to jedyne w miarę wyczyszczone miejsce, gdzie jest dostęp do słońca przez większą część dnia. I ładowarki słoneczne wyglądają tak. To jest 14-watówka, którą bardzo, bardzo polecam na blogu. Zresztą zrobię recenzję niezbędnika dla osób potrzebujących energii na odludziu. To jest trochę mniejsze, natomiast dużo bardziej kompatybilny ze sprzętem, którego używam. A konkretnie z tym. Jest to ładowarka do baterii, której świetność polega na tym, że nie tylko można nią ładować baterię, ale ma też wejście na USB, czyli można podłączyć pod to telefon. Jeśli padną Ci ładowarki słoneczne lub akurat jest kiepska pogoda, możesz tu po prostu kupione baterie wrzucić i dzięki temu naładować swój sprzęt, co jest świetną, świetną opcją. I jest to jedna z dwóch opcji. Druga opcja to zwykły powerbank. Wystarcza na jedno ładowanie telefonu, ale jest to tyle dobre, bo następuje tu pewnego rodzaju rotacja, czyli w dzień ładuję i to, dzięki temu wieczorem mogę naładować albo kamerę, albo telefon i rano rozłożyć je z powrotem. Gdybym używał bardziej pojemnego powerbanka, to jego ładowanie zajmowałoby dużo dłużej i byłoby to bardziej upierdliwe, a tak mam miłą rutynę, która polega na codziennym rozkładaniu i składaniu tych ładowarek oraz na tym, że codziennie mam prąd, żeby kręcić takie rzeczy. Jak widzicie, jest to złożone w pewnego rodzaju daszek, bo przez większość czasu nie mam je w obozie i jak ładowarką, jak samym panelom też by nie zaszkodził, tak zaszkodziłby sprzętom. Dlatego jest to ułożone w takiego rodzaju właśnie zadaszenie i lekko opadające. Jeśli spadnie deszcz, to będzie spływał po tym, a nie wpadnie do środka, czyli tam, gdzie znajdują się rzeczy ładujące. Tak wygląda ABC ładowania rzeczy w dżungli. Na blogu zamieszczę trochę konkretniejszą recenzję, łącznie z cenami i linkami, gdzie można coś takiego dostać, jak się sprawdza i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, do następnego.